W wielu oddziałach KGHM wśród pracowników wrze, w sytuacji, gdy praktycznie z godziny na godzinę rozprzestrzenia się koronawirus, decyzja władz spółki jest zdaniem pracowników niezrozumiała. No raczej, żeby sprawdzali temperaturę, a zamiast czy złości, nie wiadomo, że każdy no jakoś do pracy jeździ, taki, no. Są wyjątki, nie, ale to jest teraz najważniejsze. Przykładowo na pierwszej zmianie to jeden za drugim dmucha, nie? Czyli nie ma przerwy, nie ma dmucha. Nie, żadnej przerwy nie ma. Dobrze. Trochę nieładnie to jest zrobione. Jestem przeciw. Dlaczego jest pan przeciw? No boję się też o swoje zdrowie, tak? Dlaczego strażnicy są w maskach, a my nie? Pracodawca tylko w jedną stronę zabezpieczył, tak? Tylko strażników, nas nie. Jak to wygląda? Jak przebiega ten cały projekt? Czy są zachowane środki higieniczne? Nie wiem, mi się zdaje, że nie chyba. Bo i tak dmuchamy w alkomat, tak, jeden po drugim. Nikt je nie czyści, nikt z tym nie robi, tak? Jeden po drugim i tak dmucha. Czy środki higieniczne dostępne są jak najbardziej, ale no panowie są jak w rękawiczkach jakoś zabezpieczeni, ale wydaje mi się, że to powinno być wstrzymane jak najbardziej. Dmuchanie. Jeden po drugim nie jest zmieniane, to nie jest jakieś wymienne ustniki, tylko po prostu jest jeden ten miernik, powiedzmy, no i tak każdy podchodzi jeden po drugim, no, tak to wygląda. Decyzję władz spółki tak tłumaczy dyrektor naczelny do spraw komunikacji w miedziowej spółce. Postępujemy przede wszystkim zgodnie ze wszystkimi zaleceniami GIS-u i ze wszystkimi zaleceniami rządu, Ministerstwa Zdrowia przede wszystkim. Koronawirus rodzi tego typu stresy. Ja generalnie rozumiem to, że ktoś się może denerwować. My działamy ostrożnie, natomiast nie chcemy ulegać panice. Sprawdziliśmy z konsultantem krajowym zakaźnym wszystkie kwestie związane właśnie z tym urządzeniem i tego typu procedurą. Otrzymaliśmy tę informację, otrzymaliśmy od profesora Horbana informację na piśmie, że tak naprawdę istotne jest wdrożenie pewnych procedur dla kontrolującego, czyli dla badającego. To on jako osoba stojąca naprzeciwko jest rzeczywiście trochę bardziej narażony na to. Na dowód tego pokazuje nam pismo konsultanta krajowego, w którym czytamy, że podczas kontroli alkomatem typu świeczka, czyli takim, gdzie poziom trzeźwości pracowników jest sprawdzany poprzez dmuchanie z odległości kilkudziesięciu centymetrów, ryzyko zakażenia koronawirusem jest mniejsze niż ryzyko podczas podróży autobusem. Związki wystąpiły do dyrektora tam z pismem. A co zrobią, to nie wiem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo sprawą zajęły się również poszczególne związki zawodowe, które w pismach do zarządu proszą o zdrowy rozsądek i tymczasowe zniesienie obowiązkowych badań na trzeźwość wśród górników. Na razie bez efektu.